dla mnie jest przyjemność grać na takim stadionie, a nie tylko dla mnie, bo wiele razy też rozmawiałem z Danielem, też mi mówię, że nigdy coś takiego nie widział, nie grał na takim stadionie, który mają takie kibice. Także za to im dziękuję, bo oni duże, naprawdę duże zasługi mają za to. Jak to wyjaśnić, że Miro Radowicz zawsze jest tam we właściwym czasie, we właściwym miejscu, jeśli chodzi o zdobywanie goli w Lidze Europejskiej? No, tak jak mówię, uważam, że mnie ta piłka szuka, że jestem w odpowiednim miejscu i cieszy mnie to, że strzeliłem już 7 bramkę, także żeby ta seria jak najdłużej trwała. No właśnie, teraz 2 mecze do końca, wy już jesteście pewni awansu, ale powalczycie z PSV o pierwsze miejsce? Na pewno, bo uważam, że mamy też atuty, że możemy wygrać z PSV, bo tak naprawdę ten pierwszy mecz zagraliśmy mimo naszych oczekiwań, także jest szansa na rewanż i trzeba zagrać i wygrać ten mecz. Na samym początku Rapid osiągnął przewagę, jednak po czerwonej kartce dla Aleksy chyba, tak? Ten mecz, można powiedzieć, że się wyrównał i my stwarzaliśmy sobie groźne sytuacje, ale porównując te 2 mecze w Bukareszcie i dzisiejszy, jednak zagraliśmy gorzej niż w Bukareszcie i musimy znowu wejść na najwyższe obroty. Czy z PSV powalczycie o pierwsze miejsce w grupie, czy to już nie ma znaczenia, skoro jest awans? Wiadomo, że teraz będziemy grali bardziej na luzie, bo mamy ten awans i wiadomo, że gdy PSV do nas przyjedzie, będziemy walczyć o zwycięstwo i powalczymy o pierwsze miejsce w grupie. Jeszcze chciałem zapytać o mecz. Był taki moment po 1-0, że wyglądało, że to Legia gra w dziesiątkę, a to rywale byli w dziesiątce. Co się z wami wtedy stało? Był taki moment strasznego naporu ze strony Rumunów. Przyszedł mały kryzys. Rozegraliśmy już wiele spotkań w tym sezonie i może akurat teraz przyszedł ten kryzys, jednak pokazaliśmy do końca, że potrafimy walczyć i udało nam się dowieść ten cenny wynik.